Do polskich kin zawitała właśnie nowa wersja kultowego Dumbo. Trochę nie rozumiem krytyki, jaka spada na ten film, ale o tym porozmawiamy sobie w dzisiejszym odcinku popkulturowego. Dumbo w nowej wersji przedstawia nam fabułę, która jest lekko zmodyfikowana względem oryginału. I nie ma co się krzywić, bo moim zdaniem to wprowadza jedynie tylko taki powiew świeżości do całej opowieści. Bo jednak nie ma co ukrywać, lata mijają, a Dumbo wciąż ma takie samo uniwersalne przesłanie. Przede wszystkim jest to historia o tolerancji, o akceptacji samego siebie, chociaż może poprawniej byłoby powiedzieć, że jest to jednak opowieść o indywidualizmie, o czymś, o co trzeba walczyć, że nie można zniknąć w szarym tłumie. Welcome, baby Dumbo. Pewnie spotka się to z ogromną krytyką, ale akurat jestem jedną z tych osób, której podoba się to, że Tim Burton trochę poskromił swój styl, realizując Dumbo. Oczywiście znajdziemy tutaj charakterystyczne dla niego takie elementy, aczkolwiek nie jest to taka mroczna opowieść, jaka mogłaby być. Widać, że Disney miał ogromny wpływ na Burtona, że trzymali go mocno w ryzach, żeby jednak był to taki wzorcowy film familijny. Ja niczego więcej nie oczekiwałem i właśnie taki jest nowy Dumbo. To prosta, łatwa i przyjemna historia, którą doskonale się ogląda. Well, family here. No matter how small. Powiecie, że to za mało, a dla mnie absolutnie nie. Nie wiem, może poszedłem na film bez żadnych większych oczekiwań, ale po prostu na sali kinowej oglądało mi się go bardzo dobrze. Nie czułem znużenia, cały czas chłonąłem tę historię. Poczułem się nawet troszeczkę jak dziecko i byłem w stanie wczuć się w to, jak dzieciaki będą reagować na ten film. Dla mnie to jest właśnie takie super kino familijne. Nie oczekiwałem tutaj wielkiej produkcji. Produkcji, która jest wręcz nadmuchana nazwiskiem Tima Burtona, bo już mieliśmy kilka takich przypadków i zawsze to były porażki, były to flopy. Natomiast tutaj otrzymujemy produkcję, która jest grzeczna, łatwa, przyjemna i którą po prostu dobrze się ogląda. No i jak ona obrazkowo wygląda. No popatrzcie na tego słonika, on jest po prostu prześliczny, przecudowny. Chce się go przytulić. Ja nie rozumiem tego szkalowania Dumbo. Dlaczego wszyscy go chcieli odrzucić przez te łóżka? Przecież on jest naprawdę przepiękny. No, to naprawdę wszystko świetnie wygląda. You have something very rare. You have wonder. Jeszcze kilka słów o obsadzie, bo ona oczywiście też dołożyła swoją cegiełkę do Dumbo. No tutaj już tak różowo nie jest. Mamy z jednej strony aktorów, którzy nie wykorzystują raczej swojego potencjału, bo nie ma co ukrywać. Michael Keaton czy Colin Farrell grają trochę na takim autopilocie. Grają postaci, których można by się po nich spodziewać. W żaden sposób nie zaskakują, ale za to już chociażby Danny DeVito czy Eva Green prezentują się doskonale. No, na Ewę Green chyba już dawno mi się tak dobrze nie patrzyło. Moim zdaniem to jest jedna z jej najlepszych ról od lat, ale oczywiście wielką petardą są też dzieciaki. No, one tak naprawdę tworzą tę historię, sprawiają, że tego Dumbo tak dobrze się ogląda. You have mystique. You have magic. Wow! Come with me. Together we can soar on an elephant's wings. Nie wiem, czy Dumbo będzie prowokował do dyskusji, ale też chyba nie taki jest cel tej produkcji. Po części rozumiem osoby, które wyjdą z kina zirytowane, osoby, które wyjdą zawiedzione, wszystkich tych, którzy liczyli, że Tim Burton zrobi ogromną produkcję z rozmachem, że to będzie takie nowe uderzenie, takie nowe podejście do Dumbo z charakterystycznym sznytem Tima Burtona, ale ja chyba nawet nie żałuję, że nie dostałem właśnie takiego kina. Nie to, że nie przepadam za Timem Burtonem, ale chyba tutaj oczekiwałem czegoś innego. Właśnie cieszy mnie to, że otrzymałem prostą, wręcz taką wzorcową, disneyowską produkcję, która jest miłym i przyjemnym kinem familijnym. Takim filmem, na który pójdzie się w sobotę czy niedzielę do kina i spędzi zwyczajnie fajne 2 godziny w sali kinowej. Tylko tyle i aż tyle. Baby of mine.